6 czerwca 1386, godzina 15:30. Nadeszła ta chwila, by wreszcie, po kilku dniach oczekiwania, odebrać nasze ule, które pięknie się tutaj zadomowiły, znaczy pszczoły się zadomowiły, ule zamieszkane oba, moi drodzy. No to byłem jeszcze kilka razy. Za pierwszym razem, halo klatki, co się dzieje? Za pierwszym razem był tylko jeden ul zamieszkany, dlatego ja jeden przestawiłem. I teraz mamy oba. Ja je sobie teraz wezmę. Ale zanim, to tak pokrótce wytłumaczę, jak to się robi. Nie możemy wziąć, nie możemy tego zniszczyć. Żeby je zabrać, musimy mieć wolne sloty tutaj. W tym małym ekwipunku, prawda? Ja sobie te sloty zwolniłem. O, i mogę je zabrać właśnie specjalnie do takiego miejsca. I kontrolem możemy sobie taki ul oczywiście ponownie wybrać i postawić. Doskonale. No to co? Na razie tą konstrukcję sobie tutaj zostawimy. Bardzo możliwe, że przyjdziemy jeszcze z kolejnymi ulami. Jest taka szansa. Żeby tego było jeszcze więcej. A ja wybiorę się, moi drodzy, z powrotem do naszego domku. Cały czarnoziem, jaki znaleźliśmy tutaj w poprzednim odcinku, wykopałem. I już sobie spokojnie czeka w skrzynce do czasu, aż rozbudujemy farmę. Wróciliśmy do domu, tutaj kilka pomniejszych zmian, może się przejdźmy, co? Tutaj u góry bez większych zmian, oczywiście naszą zbroję na razie odłożyliśmy. Chociaż ona i tak jest tymczasowa, prawda? Mamy nasze ule. Mamy trochę płotków, właśnie, teraz tak. Też bez większych zmian. No poza tym, że udało mi się kilka rzeczy za pomocą tego węgla brunatnego, który znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Wytopiłem kilka rzeczy, jeszcze jedna sztabka sobie bezpiecznie czeka. Później możemy wziąć sobie jeden z naszych słoiczków z jedzeniem. Postawić go, nie wiem, no gdzieś tutaj. Ten słoiczek podstawimy tutaj, jako już jest pusty. I potem się go użyje do gotowania po raz kolejny. Garnki są wyłożone, ponieważ przypalały się dachówki. Mamy już no, ponad 1,5 staka dachówek. Ale no niestety zabrakło mi torfu. Może węglem drzewnym to dopalimy do końca. Węgiel drzewny, będziemy mieli go bardzo dużo, ponieważ kopiec się skończył ogarniać i robić. No to co? Mamy późno. O nie, ty. Co ty tu robisz? No idź sobie, ja nie chcę. Wszystko nam ładnie wyrosło. Tutaj jest ładnie ścieżka dokończona. I teraz tak, tutaj też jest kolejna zmiana. Zacząłem tutaj ciągnąć ścieżkę w tym kierunku. Zmieniłem kształt krzaków. To znaczy, że teraz tutaj jest przejście. I tutaj, gdzie teraz chodzę, jest ładny, duży, taki dosyć płaski teren. Jest ładnie przygotowany, jeszcze trochę musi zarosnąć. Jest ładnie przygotowany teren. I tu będzie, moi drodzy, nasza pasieka, którą przygotujemy w dzisiejszym odcineczku. No to co, mamy dosyć późną porę. Prześpimy się, wypoczniemy. Zajmiemy się polem. Wreszcie ogarniemy węgiel drzewny, który jest do wykopania. A następnie zajmiemy się budową naszej pasieki. No dobrze, no to idziemy spać. Mam nadzieję, że ta pochodnia na łóżka nigdy nie podpali. Chociaż kto tam wie. Nie ma to jak jeść jedzenie w trakcie snu. To jest niesamowite. Powinni to, nie wiem, usunąć czy coś. Chociaż dobra, no niech im będzie. Na razie taką opcję mają. Ale żeśmy nabałaganili przez całą noc. No nieźle. Ile cząsteczek. Ile żarcia. Którą mamy godzinę? 5 rano. To zaraz będzie świtało. Mamy wczesny ranek. Mamy wczesny poranek. Dobrze. Mamy 4 porcje jedzenia.
Proszę bardzo, zjedzmy sobie. Okej. Won. Won. W kolejnych odcineczkach, moi drodzy, po tym jak zajmę się górnictwem, bo w sumie w kolejnym odcinku już zajmiemy się wreszcie górnictwem, to w następnym odcinku, jeszcze po tym górnictwie, będziemy mogli, słuchajcie, wreszcie rozbudować jakby murek, może jakąś palisadę. Jakiś mur mi się widzi dookoła, jakieś ogrodzenie. No, coś takiego, co by zwiększyło poziom bezpieczeństwa naszej okolicy, i to tak drastycznie. Można byłoby też teren bardzo ładnie oświetlić i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Ale wszystko po kolei. Nie mogę? Dobrze. Jeżeli chodzi o używanie kosy, jest taki patent. Najlepiej nie używać jej za blisko, bo ona ma określony jakby zasięg, jakby określone pole, w którym ona funkcjonuje, nie? Więc najlepiej na przykład troszkę z dystansu ścinać, na przykład takiego plus minus, nie tak blisko, nie? Tylko troszkę właśnie dalej. Teraz wszystko ładnie się ścina, nie? Bardzo ładne, proste. O, proszę bardzo, to coś źle zrobiłem. No i dalej leje. O, proszę bardzo. Tutaj też byłem za blisko i to sprawiło, że nie sięgnąłem tych pól, nie? Pierwsze pole tylko zebrane. No i co ja mam z wami zrobić, co? Jeden padł. O nie, 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 nie. Ile nam HP zostało? O jacie. No co za pogoda? No dobrze, no w sumie od dłuższego czasu zanosiło się na deszcz, no ale... Aż tak? Czy on tutaj dalej jest? Nie widzę go. A my nie mamy okładów już chyba w ogóle. Trzeba byłoby znaleźć skrzyp polny wreszcie. Len mamy, więc możemy takie trochę lepsze okłady robić. Tylko lipa, że znowu... Skubany... Nie... Praktycznie... Dopadł. Pójdziemy od góry. I zobaczymy... Czy on gdzieś tu jest. I teraz Bartos skoczy na dół i Bartos zginie od upadku. To są trzy kratki wysokości. Czy my możemy od tego spaść, jakby zginąć? Chyba nie. O, żyjemy. Jesteśmy cali i zdrowi. A ty co masz? Masz może zębatkę? Proszę, masz zębatkę. Masz len. Len jest fajny, ale wolałbym zębatkę. I co jeszcze bym wolał? Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszego podwórza. Tutaj do końca płotek jak najszybciej trzeba ogarnąć. Tak samo z tej strony. Oświetlić cały teren. No i zobaczcie, już do mnie idzie, już do mnie idzie. Skubany, ale mądry. Aha, wpadłeś, nie ma. Dobra, problemu nie ma. Zanim on przejdzie, on wie gdzie iść? O jacie, oj to niedobrze. Coś na to poradzimy. Zobacz, już dwa? Ale czy się nie zawali tak szybko, nie? No raczej będzie bezpieczna. To ziemia, raczej się nam tutaj nie ten...
Dobra, czyli na ścieżce tego nie mogę postawić, ale lipa. Dobrze, postawmy sobie to. Jeszcze konewkę przestawimy. O! Już coś jest. Dobrze, to jeszcze przydałby się jeden pojemniczek. A nie mamy może dwóch na dole? No chyba jakiś dokładałem. A nie, nie dokładałem. Dobrze, to mi się pomyliło, przepraszam. No dobrze, to na razie włóżmy tutaj sobie wszystkie nasze nasiona, jakie mamy. I jeszcze trzy pola. Bardzo len, ładnie wyrośnięty. O, znowu źle to zebrałem. No już. No i znowu źle. No właśnie chodzi o to, że jeżeli używam kosy do pojedynczych, to jest lipa, jeżeli chodzi o sens, nie? O, znowu źle. Najlepiej używać tej kosy właśnie z lepszego, takiego trochę większego dystansu, nie? Niż pojedynczo. Okej, okay. Jeszcze jedna ważna rzecz. Kąt tej kosy musi być odpowiedni. Jak patrzymy za bardzo w górę, to możemy coś pominąć, na przykład ten lok przykładowo. Więc najlepiej być odpowiednio daleko i kosą, być zwróconym kosą na taki punkt dosyć nisko. O właśnie, i wtedy wszystko się ładnie. A to na razie niech sobie jeszcze rośnie. Ojej, jakbym zanurzył pochodnie, to by nam zgasła kolejna, nie? Zresztą nie wiem, z 5 albo 6 pochodni odłożyłem do skrzynki. O, tak samo tutaj, odpowiednio nisko, żeby było wszystko w zasięgu. Bo jeżeli dałbym za wysoko kursor, to bym coś pominął. Dojrzały ryż, dojrzały len i cebulę. O, i tak to wszystko powinno działać. Zbierzmy sobie wszystko. Pięknie, mamy duże, ładne plony. Nasiona. Ja sobie potem, słuchajcie, już poza odcinkiem posadzę to wszystko, te wszystkie rośliny. Wiecie, to jest trochę więcej roboty. Ja muszę dokładnie sprawdzić, co gdzie mogę posadzić, a w międzyczasie w sumie te pola mogą chociaż chwilkę. O, zobaczcie, leje, pada deszcz i mamy 100% nawodnienia, nie? Wszędzie, nie muszę samodzielnie podlewać. I mamy cały czas 100%, bo leje. I to jest właśnie bardzo fajnie zrobione, nie? Z tym nawodnieniem. Jest to bardzo realistycznie właśnie zrobione. Dobrze. Odłożę sobie jeszcze niektóre rzeczy i zabieram się za kolejną rzecz. Jeszcze taka mała decyzja. Na razie wszelakie ziarna będziemy trzymać na dole. O, też jakieś cebule mamy, które są ważne przez 116 dni. Dobrze, na razie odłożymy te wszystkie ziarna, jakie mamy. Tu już tego jest naprawdę dużo. Praktycznie miejsca nie ma w tym jednym garnku. Jeżeli my łączymy, słuchajcie, dwa różne staki na przykład razem, to oczywiście ich ważność jakby jest uśredniana odpowiednio. Więc to też, o tym też warto wspomnieć. No dobrze, mamy ładny, płaski teren. Zanim coś tutaj zrobimy, to wypadałoby ten teren przede wszystkim najpierw zabezpieczyć, nie? W tym miejscu tutaj. Bo nie możemy tutaj tak sobie postawić tych uli, bo nam jakiś szkodniczek przyjdzie, jakiś szop pengalski albo jakiś inny
zwierzak nam przyjdzie i nam wszystko po prostu podbierze i zje i zmarnuje naszą pracę. Dlatego wpierw deski jakieś, właśnie dobre jest to, że mamy dęb, mamy dużo dębu, a dąb będzie nam potrzebny do wyprawiania skór, do tworzenia taniny, nie? Dobrze, mamy dużo patyków na zapas, mamy piłę. To co? Szybciutkie kraftowanie płotu. Robimy sobie deski. Robimy sobie najpierw tak. Takie coś, mamy drewniany płot. Mamy dwa staki drewnianego płotu. Jeszcze zrobimy sobie kilka furtek. Niech będzie 8. Czemu by nie? Jeszcze możemy troszkę tych płotów dołożyć. Okej. Mamy tego naprawdę dużo. Ale spokojnie. Myślę, że taka ilość będzie ogarnięta i być może nam to wszystko ładnie się wykorzysta. A jak nie, to będzie na później. W sumie, moi drodzy, dlaczego by od razu nie zwiększyć poziomu bezpieczeństwa naszego domku? Dlaczego by tego nie zrobić, co? To zajmie tylko chwilę, dosłownie chwilę. A właśnie, teraz w górnym lewym rogu widzicie moją umiejętność. W momencie, jak przygotowywałem teren pod pasiekę, to nabiliśmy level w kopaniu. I teraz ja tak jakby nabijam tą umiejętność w czasie kopania i tym więcej kopię, to się kumuluje do 10 punktów, nie? I za każdy taki punkt dostaję 1% szybszego kopania, więc można będzie szybciej wykonywać różne zadania i szybciej kopać. I to się nam bardzo, bardzo przyda. O, wiem, tu możemy ścieżkę dołożyć dookoła, tutaj tak już zostanie. No dobrze. No to co? O! Oczywiście ta fosa tutaj zostanie przesunięta dalej. Bardzo prawdopodobne, że to też zostanie przesunięte dalej. Na razie w taki sposób. Okej. I od tej strony się już odgrodzimy. I z tej strony jesteśmy względnie bezpieczni. Oczywiście ja nie mówię, że jesteśmy idealnie bezpieczni. Mamy... Ja chyba jeszcze jakiś topór zrobiłem niedawno, jeżeli się nie mylę, ale na razie niech on sobie tutaj czeka. Czego ja szukam? Ja szukam ścieżki, żeby ją od razu tutaj ładnie wyłożyć. Dobrze. No i trochę nam zabraknie, no ale już coś jest. No to co tutaj? Podobnie, co? Na razie w taki sposób, bardzo oszczędnie. Okej. O, do tego punktu tutaj zrównamy. Jest potrójna, więc trochę lipa. Raczej potrójnej furtki się zrobić nie da, co? No właśnie. Ta jest jako podwójna, ta jest jako pojedyncza. A tego chyba zrobimy pojedynczą, po prostu jedną po środku. Oczywiście ja tutaj jeszcze wypełnię w wolnej chwili brukiem. A na razie to tak sobie będzie wisiało. Do czasu, aż tego bruku nie załatwię, nie? Okej. I teraz powiem wam szczerze, że czuję się troszkę bezpieczniej w tym miejscu. Szansa na to, że miziaki się nam tutaj zrespią, kiedy tutaj jesteśmy, jest zdecydowanie mniejsza. Więc raczej z tej strony domku już nam tak łatwo nie podejdą. Dobrze. To co? Robimy tą pasiekę. I to będzie tak. To będzie ładna, duża przestrzeń. Tu ogólnie tutaj będzie szła droga. Tu będzie szła droga.
I ładnie się tutaj, pasieka zacznie się gdzieś tu. Tutaj tak ładnie. Tu. Okej. O, z tej strony tutaj jeszcze będzie przejście. Tu trochę miejsca zostanie wolnego. Na jakieś krzaki, czy na jakieś takie inne rzeczy. Taka podwójna. A może lepiej właśnie potrójną zrobić. Dobrze, niech będzie taka podwójna. Najwyżej tutaj przesuniemy o jedną kratkę. Najwyżej. Badamy sobie ten płotek. Trochę to zajmie. My to podzielimy na sektory. Będzie kilka sektorów. To znaczy... będą takie segmenty. Jeden segment, drugi segment, trzeci segment, czwarty segment, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy będzie osobno odgrodzony. Bo to jest dosyć duży obszar. Na tym dosyć dużym obszarze mogłoby się nam coś zrespić, prawda? Jakieś coś. Oczywiście my ten teren oświetlimy później, więc mam nadzieję, że raczej tutaj nic się respić nie będzie. No ale na wszelki wypadek, jakby już coś się zrespiło, to właśnie taki shop albo takie inne zwierzątko, które chciałoby nam te ule podebrać, ten miód podebrać, to na wszelki właśnie wypadek nie zostaną zniszczone wszystkie ule, tylko ewentualnie jakiś, jakaś część, prawda? Albo zrobimy na przykład tak, że będziemy zbierać ule, takie segmenty tych uli. O, proszę bardzo, kurami też się zajmiemy niedługo. Będziemy na przykład zbierać określone segmenty tych, tej pasieki. Na przykład, nie wiem, co drugie będziemy zbierać, co drugi segment będziemy zbierać. A pozostałe segmenty będą wykorzystywane do zaludniania nowych uli. Bo w momencie, jak my będziemy zbierać sobie miód, to my będziemy niszczyć te ule. Dlatego trzeba będzie postawić nowe ule za każdym razem. I do tych nowych uli dopiero pszczoły będą musiały się wprowadzić. Dlatego, jeżeli zostawimy na przykład trochę więcej tych uli. Oj, to jest taki duży, ładny, odgrodzony teren. No dobrze, gdzie jest środek? Ja mam to wyliczać teraz, prawdę. Dobrze, mamy środek. Było 10 z jednej i 10 z drugiej, mamy środeczek, ładnie. Teraz co? Dosyć... dużo trawy. Motylek, fajnie. Jak ja mam to teraz na segmenty podzielić, co? Ile tych segmentów ma być? No dobra, zróbmy tak. Każdy segment to będzie, nie wiem, 5. I tutaj na szóstym byłby kolejny płotek, który by oddzielał jeden segment od drugiego. W taki sposób mniej więcej. Tu byłby jeden ul, niż tu był drugi ul, trzeci ul, czwarty ul. Tak samo tutaj były. O właśnie, to jest dobry pomysł. 4 ule na jeden segment. Każdy segment będzie miał taką szerokość 5. Oczywiście między ulami taka właśnie furteczka będzie. Trzeba będzie tych furtek zrobić więcej. Ale na samym początku spokojnie nam wystarczą 2 segmenty na przykład, nie? Albo po prostu dorobię więcej tych furtek w wolnej chwili. I znowu na przykład 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Mam nadzieję, że dobrze liczę, bo to sobie widać. Tak, bezbłędnie, dobrze. Okej. Będzie furtka. Jeszcze jedna furtka, którą potem dorobię. Okej.
Kolejne 5. Dobra, jeżeli będzie taka opcja, to potem jeszcze troszkę o jeden segment do końca, o te 4 kratki jeszcze rozszerzymy tą pasiekę, żeby to było równo, żeby to był jeszcze jeden segment dodatkowy, ale to w przyszłości. Chociaż w sumie czemu by nie zrobić tego od razu, prawda? Jest godzina 17, a już jest tak ciemno. Masakra, nie? Jak tam nasze pola? Potas już prawie tutaj 40%. A właśnie, zanim ja zrobię kolejne zbiory, znaczy zanim ja posadzę kolejne nasiona, to ja wpierw tą działeczkę, tą dokładną, to podmienię na czarnoziem, który zebraliśmy. Które zebrałem między odcinkami. Więc będziemy mieli no prawie 2 pełne pola czarnoziemu. Trochę mi tu zabraknie, ale będą prawie 2 kolejne czarnoziemy. Będzie prawie kolejny czarnoziem, nie? Tutaj. Zjedzmy sobie jakieś porządne śniadanie. Takie naprawdę porządne. I co? Tyle śniadania, kolejny posiłek się skończył. Ale to są dopiero początki tych posiłków. W przyszłości te posiłki będą troszkę bardziej sycące. Ohoho. Skrzyp polny, moi drodzy. To jest bardzo ważne, bo tego możemy używać do tworzenia okładów leczniczych. Od razu sobie to zbieramy. Trawą zajmę się później. Na razie niech te pola jeszcze chwilkę sobie poleżą. To jest kwestia taka drugorzędna w tej chwili. Skrzyp polny, gdzie go mogę go odłożyć? Właśnie tutaj. I przy okazji od razu bierzemy kwiaty. Wszystkie kwiaty, jakie tylko się da. Oczywiście, jak znaleźć łatwo kwiaty? No, kwiaty są wszędzie, ale warto zwrócić uwagę na takie charakterystyczne pola. Tutaj z reguły są duże łąki kwiatów. I po czymś takim można rozpoznać właśnie takie dosyć ładne. To są łubiny w większości. I te łubiny bardzo ładnie wyglądają. Dobrze. Suchą trawą też się zajmiemy. To jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ musimy sobie ogarnąć jeszcze jedną właśnie rzecz, jaką są manekiny ze słomy. No i trochę jest mniej tej trawy, nie? Ale to wygląda, nie? A duże to. Będzie fajna produkcja wosku i będzie dużo świeczek, moi drodzy. Na razie tak, nie wiem, różnie. No, o, tutaj wyłożymy ścieżkę. Będzie ścieżka wyłożona po środku. Na razie tak różnie, rozłóżmy je tak plus minus. Możemy oczywiście ładnie jakoś rozłożyć, ale nie musimy. Postanowiłem jednak, że będzie troszkę inaczej. 3 na jedną stronę i 3 na jedną stronę, czyli 6 na segment. Dookoła tutaj za płotem też rozłożymy kwiaty, więc mam nadzieję, że ule to załapią. Ule po środku, te ule co są tutaj po środku, one nie będą niszczone. Niszczone będą ule te zewnętrzne, te dwa. Ten i ten. Ten i ten. Tak samo będzie tutaj, tam i tam dalej, nie? I ten ul środkowy będzie wykorzystywany właśnie do tego, żeby te ule się z powrotem rozprzestrzeniały dalej, nie? A może zrobimy jednak tak, że na przykład zmienimy jeszcze bardziej system i zrobimy jakiś na przykład tylko jeden ul, albo no nie wiem, coś takiego. I takich uli rozprzestrzeniających będzie mniej, albo zrobimy to jeszcze inaczej, że będzie na przykład 6 i zbieramy na przykład co drugie. Na przykład zbieramy 6, tu zostawiamy 6 na później. Potem jak tutaj też będzie znowu 6, to potem zbieramy tutaj. I tak byśmy wymieniali. No, zobaczymy, która technika będzie skuteczniejsza. Dzika stokrotka, no dobrze. Bardzo spoko. Oczywiście miejsca tutaj nie ma za dużo. Ale spokojnie, tutaj za płotem mam nadzieję, że też będą kwiaty. I że te pszczoły to załapią, mam taką nadzieję. A jak nie, no to się wykombinuje coś, żeby załapały.
Na razie te kwiaty rozkładamy tylko na tym pierwszym segmencie. A kolejnymi segmentami będziemy zajmować się stopniowo. Jak będzie taka możliwość, opcja i tak dalej, nie? O, te niebieskie są spoko, te łubiny takie. I właśnie takie kwiaty, te łubiny, to są właśnie poletka. O, może tutaj były, o, może tu były te niebieskie, tu chyba są bardziej purpurowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc zebranie tego nie wymaga aż tak dużo czasu. No trzeba troszkę pochodzić, to jest normalne, ale nie jest chyba najgorzej. O, są kwiaty chyba bardzo rzadkie, łubiny białe, znalazłem tylko dwa takie. Są naprawdę prześliczne. O, taki duży, wypasiony, ja nie mogę. A pytanie, czy ich stadium rozwoju jest losowe? Czy jest zależne od tego, jak ja je zbiorę, co? Chyba tak. No dobrze. Łubin czerwony, o, też ich nie było za dużo. Też się tak bardzo pięknie komponują, moi drodzy. O, tu jest trochę za dużo tej stokrotki. Tutaj też dołożymy jeden czerwony. Tutaj też, żeby im nie było za smutno. Gdzie? O, tu na przykład. Jałowiec karłowaty, też spoko roślina. I co? Chyba wszystkie pola zająłem, nie? A nie, jeszcze jakiś musiał się ostać tutaj gdzieś. O właśnie, tu. Tutaj. Żeby wszystko było ładnie pozajmowane. Tym więcej kwiatków, tym lepiej. Tak samo tu od razu już możemy zacząć sadzić tak plus minus jakieś kwiaty. Tak losowo, żeby było. Po prostu. Na razie bliżej tego płotu. Nie, na razie bardziej z tej strony. I będzie taki piękny miód. Będzie taki piękny miód wielokwiatowy. Dobrze. W środku chyba nam żadna trawa nie wyrośnie. Tym bardziej, że tutaj wyłożymy ścieżkę. Więc w środku chyba będzie całkowicie bezpiecznie. No to co? Bierzemy nasze ule. One są na takich palikach, słuchajcie. Takie ule będą lepiej widoczne. Z jednej strony, a z drugiej strony to jeszcze bardziej zwiększa ich poziom bezpieczeństwa. Na wszelki wypadek, prawda? Lepiej być ostrożnym. Chociaż no, tego będzie naprawdę dużo i myślę, że się w pełni sprawdzi. Mam taką nadzieję. Dobrze. To co? Postawimy sobie pierwszy. Oj, nie tu. Mogę go zebrać z powrotem, shiftem. Dobrze. Ul zamieszkany. Dobrze. Znowu słyszałem pszczoły. Ja sobie jednak pozwolę się podsadzić, wolę to zrobić bezpieczniej. Dobrze. I zrobimy to z tej strony tu. Tak. No już. Okej. Pierwszy jest. No dobrze. Jeżeli one wyprodukują miód, to tutaj będzie widać ten miód, więc to jest tak fajnie zrobione. Samo tutaj sobie od razu przygotujemy. Okej. Okej. Jest. Zobaczymy. Ile one tych kwiatów zaraz wyłapią, bo na razie wyłapują 0. I zobaczymy, czy one te kwiaty wyłapią, nie? Ja sobie pójdę po więcej kwiatów. Ja ich jeszcze trochę dosadzę w okolicy, żeby było ich odrobinkę więcej niż teraz. Dobrze, moi drodzy. Nasza pasieka wygląda następująco. Oczywiście będzie wyglądała jeszcze bardziej zjawiskowo niż obecnie, będzie tego jeszcze więcej, ale już teraz robi to wrażenie.
Byłoby super, gdyby w Minecrafcie też dodali coś podobnego, no. W Minecrafcie też jest wiele kwiatów, też są już pszczoły, też mogliby to rozbudować, nie? No może są jakieś modyfikacje, które to robią. Ale to jest kolejny segment, który Vintage Story zrobiło po prostu lepiej. Dobrze, mamy dwa ule zamieszkane, oba mają dużą populację, z tego co widziałem, tak? I teraz ilość kwiatów dla każdego ula obecnie jest, no, bardzo, bardzo duża. To ponad 100 kwiatów oba ule widzą. Tych kwiatków będzie jeszcze więcej, bo ja jeszcze pewnie mogę podokładać tych kwiatów w okolicy. Na spokojnie. No, z jakiegoś powodu ten ul widzi więcej kwiatów niż ten drugi. No dobrze. Ale to jest taka mikroskopijna kwestia. Obaj tak działają bardzo dobrze. To co teraz? Jedyne, co nam pozostało zrobić, to przygotować więcej uli. Więcej uli. Wyłożyć te ule. Tyle, ile się da. A następnie przygotować manekina ze słomy. Zostało nam mało niebieskiej gliny, a orzypałki, mamy jeszcze jakieś orzypałki, bardzo dobrze. To co? Ile możemy zrobić? Tylko jeden. Aha, bo tutaj coś się zbugowało. Nie możemy zrobić więcej, ojoj. No dobrze, to na razie tylko jeden. Ja muszę dozbierać tych orzypałek więcej, bo no, skończyły nam się. Ale zawsze ten jeden możemy dostawić. Ale za to mamy jeszcze coś jeszcze właśnie. Jak to się robi? Manekin. Manekin ze słomy. Patyk i dwa razy siano. Patyk i dwa razy siano. Siano gdzieś mieliśmy, z tego co pamiętam. Tylko pytanie, gdzie? Tu? Tutaj było siano, dobrze. A patyki? O, patyków też jeszcze trochę mamy. Dobrze. Zrobimy dwa manekiny. Na start. Czy jeden? One się nie stakują z tego co widzę. O, więcej płotów. Płotków. To też się od razu dostawię gdzie trzeba. Właśnie, sakwy możemy sobie do końca zrobić. Wreszcie. Jedna sakwa. I mamy, proszę bardzo, dużo miejsca w ekwipunku, nie? No prawie, że podwoiliśmy ilość slotów, jakie były wcześniej. No, no może nie do końca, no ale już jesteśmy bliżej tego, co byśmy chcieli, żeby było. A jeszcze na wyższy poziom, czyli już taki najwyższy obecnie w grze, dałby nam tylko takie jakby dodatkowe 4 sloty, nie? Więc teraz i tak już jest super. Jeżeli chodzi o len, to kolejnymi rzeczami z lnu zajmiemy się w kolejnych odcineczkach. No pytanie, gdzie ja mam to postawić? Ale, że mnie pomyślał. I to jeszcze, żeby działało, nie? Dobra, to... jednego postawimy tutaj. O, niech sobie tak stoi. A drugiego postawimy gdzieś w środku mniej więcej, może gdzieś tu. O, dla przykładu. Albo wiecie co? Postawimy gdzieś bliżej tych środkowych, bo te środkowe raczej nie będą za często zbierane. Dobra, jeszcze jeden ul, pusty. No już, gdzie to postawiłem? Nie mogę tego tak zrobić. No dobrze, no to w takim razie... W taki sposób, co? O, pięknie. I zobaczymy, za jaki czas, za ile czasu on zostanie zamieszkany. No, myślę, że to nie powinno trwać jakoś szczególnie długo.
Takich uli potem będzie więcej, ja sobie te ule spokojnie podokładam. Manekinów też zrobimy troszkę więcej. No może trochę bardziej go tu. Okej. Okay. Tych manekinów trochę postawimy, żeby sobie były. Może na przykład na, po dwa na segment. A może po jeden na segment by to wystarczyło, może. O. To co? Mamy naszą pierwszą pasiekę. Mamy naszą pierwszą pasiekę. Jest jeszcze nieoświetlona. Nie szkodzi. W następnych odcinkach ta pasieka umożliwi nam tworzenie świeczek. A świeczki umożliwią nam tworzenie latarni. I w końcu rozświetlimy mrok naszej posesji. Będzie w końcu jasno. Będzie wszystko ładnie widać w nocy. I można będzie się tutaj swobodnie i w miarę bezpiecznie poruszać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No dobrze. To co? My może w taki sposób się pożegnamy, tylko bez jakiegoś płota, bez miecza. Patyka. O! To co? Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Filmy u mnie codziennie o godzinie 16. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji. Po więcej materiałów i nie tylko. Niedługo wrócą streamy oczywiście. Jeszcze myślę, że to jest kwestia zaledwie kilku dni, by te streamy wróciły. I co? Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.